Siema, siema! Siema, siema, no kurde, no powiem wam, no tak, myślę, że jestem wariat na to Willy. Siemano, siemano, słuchajcie, powiem wam tak, kupujecie nowe sprzęty, serwisujecie, wymieniacie olej, klocki hamulcowe, dajecie to do serwisu, jak macie jeszcze gwarancję, czy tam serwis taki właśnie gwarancyjny, no to śmiało można to robić, ale jak ten serwis się kończy, no to szkoda kasy wydawać, tym bardziej, że w wyczynowych motocyklach trzeba często wymieniać olej, czyli dzisiaj odcinek z wymiany oleju i właśnie takich podstawowych spraw serwisowych, czyli czyszczenie filtra. Nawet słyszałem, że dorośli kupują Chińczyki i nic nie grzebią przy tych motocyklach. Nawet nie czyszczą filtra, tylko wszystko to im robi serwis. Po prostu, no, szkoda pieniędzy. To nie zajmuje dużo czasu, to jest chwila, moment w takich motocyklach. Wystarczy jedną śrubę odkręcić. Ja wam pokażę po kolei, jak to robić, żeby prawidłowo wymienić olej. Lecimy z odcinkiem. Narzędzia mam, to jest najważniejsze. Wymiana oleju w becie 350. Zaczynam od tego, trzeba rozgrzać olej, czyli odpalić maszynę, musi pochodzić trochę, musi być olej ciepły, żeby wszystko ładnie nam, olej, żeby po prostu jak najwięcej go zeszło. Do końca nigdy nie zejdzie. Czekajcie, ale trzeba Maćka zawołać. Maciek! Majki, chodź! Chodź na wymianę oleju. Słyszeliście, żeby kiedyś kot na gwizd reagował? Majki tak jest nauczony. Chowałem go jak pieska. No, tak rozgrzany motocykl można teraz zrzucić z stopy, postawić na bocznej nóżce, no i odkręcamy śruby od spodu. Bardzo przydatne musi być coś takiego. Pojemnik na stary olej. Do wymiany potrzebujemy takiego pojemniczka na zużyty olej. Odkręcam nakrętkę jedną i drugą. Dlatego to odkręcamy, żeby po prostu olej łatwiej nam, szybciej nam zszedł. I pamiętajcie, żeby śruby, pierwsze takie odkręcenie na zimnym silniku, tak, bo rozgrzany będzie ciężko nam odkręcić. A po co się mocować, siłować? Na zimnym silniku idzie naprawdę łatwo i przyjemnie. Odkręcę, niech olej z dwóch naraz leci. Trzeba uważać, szybko to zrobić, bo olej jest rozgrzany, żeby nas nie poparzył. Leci. Ojen. No, ze skrzyni biegów nie jest aż taki brudny, a z silnika, no i tutaj na śrubie macie końcówkę magnesową, gdzie po prostu te opiłki przylegają do tej śruby. Trzeba to zaraz ładnie szmatką oczyścić. No i czekamy, aż olej nam cały spłynie.
śruby doczyszczone. Olej, jaki olej leję? Powiem wam, kiedyś jak zaczynałem w ogóle enduro i do Husqvarny lałem, zastanawiam się, dlaczego ta kamera nie ma ostrości właśnie. I muszę to sprawdzić. A dlatego. Miałem po prostu obiektyw za blisko. No, ja leję olej Fusha. To jest właśnie do wyczynowych sprzętów. Ile on kosztuje? Nie umiem wam powiedzieć, nie pamiętam już, bo dawno kupiłem. Pro 4XP Fully Synthetic 15W na 50 do 4SUVA. W butelkach jednolitrowych kupuję, dlatego że po co ma mi tam stać, nie wiadomo ile tam tego oleju na półce. No i co, no teraz trzeba by było motocykl wyprostować, żeby więcej zleciało tego oleju. Bo jest teraz przechylony na stópce. No i co? No i zalewamy nowy olej. No i co? Słuchajcie, są dwie szkoły, nie? Jedna szkoła mówi, żeby właśnie przy wymianie oleju, jak już wszystko niby ścieknie, nie? Na sucho odpalić. Czyli taki po prostu, nie wiem, z 1-2 obroty, żeby olej cały zszedł. A jedna szkoła mówi, żeby tego po prostu nie robić. No ja należę do tej pierwszej, czyli robię taki krótki obrót silnikiem na starterze, na wyłączniku, żeby po prostu ten olej zszedł cały do końca. Nie musicie tego robić, ja tak robię. Czyli coś takiego. No i to wszystko. I jeszcze bardzo dużo oleju ścieka. No nawet słychać. Słychać i czuć. No ja olej w becie wymieniam co takie 4 treningi takie ostre. Wiadomo, jak tam pojeżdżę, tam nie wiem, z pół godzinki, godzinkę, no to tego oleju nie wymieniam co 4 wypady, ale jeżeli są takie mocne treningi, takie po 2 godziny upalania na kole, no to 4 takie wyjazdy plus te po godzince coś tam i wymiana oleju. No to jest bardzo ważne, nie, w tych motocyklach, nie? Trzeba tego pilnować. No i wtedy cieszymy się długo z żywotności motocykla. Śruby. Jedna. Druga. Jedna, druga i teraz stawiamy na stopę, żeby motocykl prosto stał. Tutaj z tej strony mam taki właśnie śrubę wykręcam i tutaj mam stan, a z tamtej strony mam oczko. No, żeby po prostu uzupełnić do stanu na prostym motocyklu. No oczywiście będę musiał sprawdzić płyn w chłodnicy, klocki. Tył ostatnio wymieniałem, z przodu patrzyłem, mam do wymiany. Można, zaraz dojdziemy do filtra powietrza, będzie trzeba go umyć. Ja akurat myję w nafcie, wiecie? W nafcie i w motoreksie, potem na wilżą. I muszę to zrobić. Dobra, lejemy olej. Zacznę od skrzyni biegów, bo tutaj jest szybciej, można powiedzieć, a tam trzeba będzie go odpalić. Pierw leję tam do silnika, do poziomu, po czym go odpalam na chwilę. Wszędzie wejdzie ten olej i wtedy wiem, ile po prostu dolać, nie? Nigdy nie róbcie tak, że
nalejecie do poziomu i tak zostawiacie i już jeździcie, nie? Bo tego oleju będzie na pewno za mało. No i tutaj nadmiar, jak wyjdzie tym otworem, no to ja już mam oleju w skrzyni biegów dobrze. Powiem wam, że jeżeli, no wiadomo, znaczy tak, ja jeżdżę na kole dużo i długo, do silnika trochę więcej niż poziom daje oleju, a w skrzyni biegów normalnie. W moim przypadku akurat nie musiałbym w skrzyni biegów wymieniać, ale powiem wam, że no ja używam skrzyni biegów, no tak można powiedzieć drastycznie, bo bez sprzęgła dosyć często i no lepiej wymienić razem. No, tu jest lepsze dojście. Oczko, widać oczko? Widać. Nie jest zapydziałe. No tu zostało, ile może, z 200. Olej ma kolor czerwony. Szatan wściekły. Dobrze, teraz można odpalić. W jakim stanie on jest? Bez jazdy enduro. Tylko po mieście. No brudas. No brudas. Przed założeniem czystego i nasączonego filtra trzeba to wszystko tutaj oczyścić. Zawsze tutaj jakieś brudy wchodzą. No to gitara. Ja już mam wszystko, tylko łańcuch nasmarować i można upalać. No i założyć filtr. No. Wszystko zrobione można upierdzielać ostro. No to co, życzę wam powodzenia w samodzielnym serwisie waszych sprzętów. Nara, hejos. Ego, he flows below zero, he stones down, he broke. Cleo predicted Cino. The hood show me love, cause I wreck was really me, so although I'm not a gangster, they still calling me a G-ho. YC said he got racks on racks on racks. Me and Tim be steady working, we got tracks on tracks on tracks. So on the count of three, I'ma be the main attraction. I'm talking about that Ichi knee sign like a Maxima. Shitting on these rappers like a laxative. What's that word, relaxing, huh? I'm more into action, bruh. Hate like a leukemia, they doubt that you gon' grow. But if ain't like dry cement, it be hard to let this go, Now we stand smiling cause we feel like we own. It's really nice to see you, baby. And if you're leaving better cause we did it alone. It feel like graduation, baby. If you feel the same, you gon' just sing along.